Powstanie węgierskie w 1956 roku było masowym wystąpieniem ludności węgierskiej przeciwko stalinowskiemu reżimowi komunistycznemu. Do 1956 roku na Węgrzech sprawowała władzę grupa ortodoksyjnych stalinistów z Matyjasem Rakocim na czele. Po 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w szeregach Węgierskiej Partii Pracujących WPP domagano się demokratyzacji i ustąpienia Rakociego. 18 lipca 1956 roku Rakoci zrezygnował z funkcji partyjnych i państwowych. Jego miejsce zajął równie niepopularny Erne Gero. 6 października odbył się pogrzeb ofiar represji grupy Rakociego, który przerodził się w manifestację. 23 października odbyła się druga manifestacja pod hasłem Solidarności z Ruchem Przemian Demokratycznych w Polsce. Po obraźliwym wystąpieniu Gero przerodziła się ona w zbrojne powstanie, które wkrótce ogarnęło całe Węgry. Po stronie rewolucji opowiedziała się część armii, na której czele stał pułkownik Pál Maléter. 24 października premierem został Imre Nagy, a pierwszym sekretarzem WPP Janosz Kadar. 30 października Nagy wprowadził system wielopartyjny i powołał rząd koalicyjny. Tego samego dnia WPP zmieniła nazwę na Węgierską Socjalistyczną Partię Robotniczą. 1 listopada nowy rząd ogłosił wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego i neutralność państwa. 4 listopada wojska radzieckie zaatakowały Budapeszt. Walki trwały 7 dni. Ostatnie oddziały państw powstańcze skapitulowały 15 listopada. Demonstracje i skrajki protestacyjne trwały do początku 1957 roku. Aby usprawiedliwić zbrojną interwencję, Związek Radziecki ogłosił, iż w miejscowości Szolnok powstał rząd Kadara, który poprosił o przyjacielską pomoc. Po rewolucji około 200 tysięcy osób zbiegło na zachód. Około 2 tysięcy stracono, a około 6 tysięcy wywieziono w głąb Związku Radzieckiego.